produkcja Nohalopagus. Władysław Stanisław Relimont przedstawia Chłopi. Tom 4 Lato. Rozdział 5-6. Rozdział 5. Pietrek, przynieś no drewek. Krzyknęła sprzed domu Hanka. Rozmamłana była całkiem i omączona przy wyrabianiu chleba. W szabaśniku huczał już tęgi ogień. Przegarniała go raz po raz i leciała obtaczać bochny i wynosić je w ganek, na deskę ździebko wystawioną w słońcu, bych prędzej rosły. Zwijała się siarczyście, gdyż ciasto prawie już kipiało z wielkiej dzieży, przyokrytej pierzyną. Józka, dorzuć do pieca, bo trzon jeszcze czarniawy. Ale Józki nie było, a Pietrek też się nie kwapił z posłuchem, nakładał w podwórzu gnój, oklepując czubaty wóz, bych się nie roztrzęsał po drodze, i spokojnie poredzał ze ślepym dziadem, któren pod stodołą wykręcał powrózła. Popołudniowe słońce tak jeszcze przypiekało, że ściany popuszczały żywicą, parzyła ziemia i powietrze prażyło kiej żywym ogniem, że już ruchać się było ciężko. Muchy jeno kręciły się z brzękiem nad wozem i konie dziwnie porwały postronków i nóg nie połamały, szarpiąc się i oganiając od ukorzeń. Nad podwórzem wisiała senna, przygniatająca spieka, przejęta ostrym zapachem gnoju, że nawet ptaki w sadzie pocichły. Kury leżały pod płotami kiedy nieżywe, a prosiaki z pojękiwaniem rozwalały się w błocie pod studnią, gdy naraz dziad zaczął srogo kichać. Bowiem z obory zawiało jeszcze barzej. Na zdrowie wama, dziadku. Nie z trybularza wieje, nie, a chociem i tego zwyczajny, ale zawierciło w nosie gorzej tabaki. Kto czego zwyczajny, to mu smakuje. Głupiś, cóż to, łajno jeno wywąchuje po świecie. Rzekłem, bo mi się przybaczyło, co tak mi powiedział mój dziadka we wojsku, kiej me przy uczeniu pierwszy raz spraw po pysku. I wzwyczaiłeś się do tego, co, Hale, bogać ta, jej rychło sprzykrzyła mi się taka nauka, że przycapiłem ścierwę w jakimś kącie i tak mu pysk wyrychtowałem. Jarze spuchnął niby bania. Już me potem nie bijał. Długoś to służył? A całe 5 roków. Nie było się czym wykupić, to i musiałem różyje dźwigać. Jeno zrazu, pókim był głupi, to potyrał mną, kto chciał, i biedem się najadł, ale kamraty me nauczyły, że jak czego brakowało, to świa zworowali albo dała jedna dziełcha, służanka, bom obiecał się z nią ożenić, a jak me przezywały od kartoszków, jak się śmiały z mojej mowy i naszego pacierza. A poganiny zapowietrzone, śmiały się z pacierza. Tom każdemu z osobna pomacał żebra i poniechały. Cię, takiż to mocarz. Mocarz, nie mocarz, ale trzem radę dam. Przechwalał się z uśmiechem. Byłeś to na wojnie, co? Jarze, przeciem z Turkami wojował. Pokorzyli mi ich do cna. Pietrek, kajże to drzewo? Zawołała znowu Hanka. A tam, kaj było przudzi. Odburknął pod nosem. Dyć gospodyni cię woła. Upominał nasłuchujący dziad. Niech woła, a już ci, może jeszcze statki mył będę. Głucheś czy co? Wrzasnęła wybiegając przed dom. W piecu palił nie będę, nie do tego mi się godził. Odkrzyknął. Wywarła na niego gębę po swojemu. Ale parob bardzo hardo odszczekiwał, ani myśląc posłuchać, a kiej go jakimś słowem barzej dojena, wraził widły w gnój i zawołał ze złością. Nie z Jagusią macie sprawę, nie wygonicie me krzykiem. Obaczysz, co ci zrobię, bo pamiętasz. Groziła dotknięta do żywego i już rozeźlona tak zwijała się kole chleba, jarze tuman mąki zapełnił izbę i buchał przez okna. Mamrotała jeno na zuchwalca wynosząc chleby w ganek, to dorzucając drewek do pieca albo i wyzierając za dziećmi. Strudzona już była z pracy i z pieki, bo w izbie gorąc jarze dusił, a w sieniach, kaj się buzowało w szabaśniku, też ledwie odzipnął, że przytem i muchy, od których roiły się ściany, brzęczały nieustannie i ciały wielce dokuczliwie.
to prawie z płaczem oganiała się gałęzią i tak już była spocona i rozdrażniona, że robiła coraz wolniej i niecierpliwiej. Właśnie ostatni nabier ciasta wygniatała, gdy Pietrek wyjechał z podwórza. Poczekaj, dam ci podwieczorek. Prrr, a zjem, nie zgorzej już mi kruczy w brzuchu po obiedzie. Mało to ci było? I płonę jadło, to przelatuje przez żywotkie i bez sito. Płonę, widzisz go? Cóż to, mięso będę ci dawała, sama po kątach też nie chlam kiełbasy. Drugie na przydnówku i tego nie mają. Obacz no, jak to żyją komornicy. Postawiła w ganku dzieżkę z siadłego mleka i bochen. Przysiadł łakomie dojadła i zwolna się nadziewał, podrzucając niekiej glonki chleba Boćkowi, któren przygrajdał się ze sadu i warował przy nim kiej pies. Chude, sama zerwatka. Mruczał podjadłszy już nieco. A może byś chciał samej śmietany, poczekaj. Zaś kiej się nałożył do syta i brał zalejce, dorzuciła uszczypliwie. Zgódź się do Jagusi, ona ci tłuściej będzie dawała. Pewnie, bo póki tu ona była gospodynią, nikt o głodem nie przymierał. Zaciął konie batem, wóz wsparł ramieniem i ruszył. Utrafił ją w słabiznę, ale nim się zebrała odpowiedzieć, odjechał. Jaskółki zaświegotały pod strzechą i stado gołębi opadło z gruchaniem na ganek, a kiej je spędzała, doszedł ją ze sadu jakiś kwik, zlękła się, że świnie pyszczą po cebuli, ale na szczęście to jeno sąsiedzka maciora ryła się pod płot. Wsadź jeno ryj, a spyszcz, to już ja cię przerychtuję. A ledwie wzięła się znowu do roboty, kiej Bociek chycnął na ganek, przyczaił się zdziepko i popatrzywszy to jednym, to drugim okiem, jął kuć w bochny łykając ciasto wielkimi kawałami. Wypadła na niego z wrzaskiem. Uciekał z wyciągniętym dziobem, robiąc gwałtownie gardzielem, a kiej go już doganiała, by ich zdzielić drewnem. Poderwał się i frunął na stodołę i długo tam stojał klekocąc, a wycierając dziób o kalenicę. Czekaj, złodzieju, jeszcze ja ci kulasy poprzetrącam. Groziła obtaczając na nowo podziurawione bochenki. Przyleciała Józka, więc na niej wszystko się skrupiło. Kaj się to nosisz, cięgiem ganiasz jak kot z pęcherzem. Powiem Antkowi, jakaś to robotna. Wygarniaj z pieca, a żywo. Była mieno u płoszkowej Kasi. Wszystkie w polu, a chudzinie nawet wody nie ma kto podać. Cóż to jej, chora? Pewnikiem ośpica, bo czerwona i rozpalona kiej ogień. A przynieś ze sobą chorobę, to cię dam do szpitala. Juści, bom to już przy jednej chorej siadywała. Nie baczycie, jakem to przy was dulczyła, kiejście leżyli w połogu. I już trajkotała dalej po swojemu, spędzając muchy z ciasta i biorąc się do wygarniania węgli z pieca. Trza będzie ludziom ponieść podwieczorek. Przerwała Hanka. Zaraz poletę. Usmażyć to jajków Antkowi? A usmaż, jeno słoniną nie szafuj. Żałujecie to? Zaśby, ale co za tłusto, to może być i Antkowi niezdrowo. Dziełusze chciało się lecieć, to wmig uwinęła się z robotą i nim Hanka zalepiła piec, zabrała troje dwojaków z mlekiem, chleb we fartuszek i poleciała. Spojrzyj ta na płótno, czy wyschło, a z powrotem pomocz, jeszcze do zachodu przeschnie. Zawołała oknem, ale Józka już była za przełazem. Jeno piesneczka leciała za nią i zeżyta mignęła kiej niekiej konopiasta głowina. Na podorówce pod lasem komornice rozrzucały gnój, jaki Pietrek dowoził, a przeorywał Antek. Że zaś ziemia gliniasta, mimo niedawnego zbronowania, była spieczona i twarda, to skiby łupały się niby skały, a konie ciągnęły pług z takim wysiłkiem, jaże rwały się po stronki. Antek, jakby wrośnięty w imadła, orał zawzięcie zapomniawszy o całym świecie, czasem chlastał biczem po końskich portkach, a częściej jeno cmokaniem je przynaglał, gdyż docna ustawały, robota bowiem była ciężka i znojna, ale kwardą i czujną ręką prowadził pług i rżnął skibę za skibą, kładąc sposobnie szerokie, proste zagony, bo cierola szła pod pszenicę. Wrony łaziły bruzdami wydziobując glisty, zaś gniady źrebiec,
szczypiący trawę pomiędzy, rwał się raz po raz do klaczy łakomie, sięgając matczynych wymion. Co mu się to przypomina, cycoń jeden? Mruknął Antek, śmigając go po kulasach, że zadarło go na i skoczył w bok. On zaś orał dalej cierpliwie, tyle jeno przerywając skwarną cichość. Co się taniekaj ozwał do kobiet, ale tak już był męczony pracą i spiekotą, że skoro Pietrek nadjechał, krzyknął w złości. Kobiety czekają, a ty wleczesz się kieby szmaciarz. A już ci, droga ciężka i koń ledwie już kulasami rucha. A po cóżeś tyle czasu stojał pod lasem, widziałem. Możecie obaczyć, piaskiem kiej kot nie zagarniam. Pyskacz ścierwa, wio, stare, wio. Ale konie ustawały coraz bardziej, całe już okryte pianą, a i jemu, chociaż był rozdziany do białych portek i koszuli, pot też zalewał twarz i ręce mdlały od pracy, że dojrzawszy Józkę zawołał radośnie. W sam czas przyszłaś, a to ostatnią parą dygujemy. Dociągnął skibę pod bór. Konie wyłożył i rozkiełznawszy je puścił na trawiastą, podleśną drogę, a sam rzucił się w cień na kraju lasu i kiej wilk zgłodniały wyjadał z dwojaków, a Józka jeła mu trajkotać nad uszami. Postawmy, nieciekawym twoich nowinek. Warknął gniewnie, że odszczeknęła gniewnie i poleciała w las na jagody. Bór stojał cichy, rozprażony, pachnący i kiedyś dziebko przymglały w słonecznej ulewie, że jeno niekiedy zaruchało się cichuśko zielone podszycia i z głębin buchał ciąg przejęty żywicą albo i jakieś pobłąkane głosy i ptasie śpiewania. Antek rozciągnął się na trawie i kurzył papierosa, ale jakby przez coraz głębszą mgłę widział dziedzica skaczącego na koniu po podleskich polach i jakiś ludzi z tykami. Wielgachne chojary, kiebez miedzi wykute, wynosiły się nad nim rzucając po oczach chwiejne i morzące śpikiem cień. Już się był całkiem zapadł w cichość, gdy zaturkotał jakiś wóz. Organistów parobek na tartak wozi, Juści. Pomyślał unosząc ciężką głowę i opadł z powrotem, ale już nie zasnął, gdyż ktośik wyrzekł. Pochwalony. Komornice wychodziły posobnie z lasu z brzemionami drzewa na plecach, zaś w końcu wlekła się Jagustynka, zgarbiona pod ciężarem prawie do ziemi. Odpocznijcie, a to wama już oczy na wierzch wyłażą. Przysiadła w podle, wspierając brzemię o drzewo i ledwie zipiąc. Nie dla was taka robota. Szepnął ze współczuciem. Już ci, co już całkiem opadłam ze sił. Pietrek, a gęściej kubki, gęściej. Krzyknął do parobka, czemuż to waju nie wyręczą. Jeno się skrzywiła odwracając zaczerwienione, bólne oczy. Takeście jakoś zmiękli, że ani was tera poznać. I krzemień puści pod młotem. Jęknęła zwieszając głowę. Bieda chybciej przeźre człowieka niż wierdza żelazo. Ciężki latoś przednówek nawet dla gospodarzy. Kto ma jeno lebiodę z otrębami, temu nie potrza mówić o biedzie. Bójcie się Boga, dyć przyjdźcież wieczorem, a znajdzie się jeszcze w chałupie jaki korczek ziemniaków. Odrobicie we żniwa. Zapłakała żewliwie, nie mogąc wykrztusić tego słowa podzięki. A może ta i co więcej najdzie Hanka? Dodał z dobrością. Żeby nie Hanka, to byśwa już byli pozdychali. Zaszeptała łzawo. Już ci, co odrobię, kiedy jeno będzie potrza, i nie za siebie mówię, Bóg ci zapłać. Cóż ta ja, ten śmieć jeno, co się go trepem następuje, ani wiedząc o tym, i do głodu nie zgorzej wzwyczajonam, ale jak te moje robaki kochane zapiskają. Babulu, jeść, a nie ma czym zatkać głodnych brzuchów, to powiadam, co bym se te kulasy odrąbała albo i z tego ołtarza zdarła i poniesła do Żyda, bych się jeno najadły. To znowu i siedzicie z dziećmi? Matka przeciek, ostawię to samych w takiej biedzie, ale toś jakby wszystko złe zwaliło się na nich. Krowa im padła, ziemniaki zgniły, że trza było kupować do sadzenia, wiater obalił stodołę, a do tego synowa po rodach ostatnich cięgiem chorzeje i wszyćko stało na tej boskiej opatrzności. Juści, bo Wojtkowi jeno gorzałka pachnie i pilno do karczmy. Z biedy się niekiej napijał, z czystej biedy, ale jak dostał w boru robotę,
to ani już zajrzy do Żyda, niech drugie zaświadczą. Broniła syna gorąco. Biedocie to kurz den kieliszek policzą. Pofolgował se Jezusiczek we złości pofolgował. No, żeby się tak zawziąć na jednego głupiego chłopa. I za co? Cóż to złego zrobił? Mamrotała podnosząc w niebo groźne, pytające oczy. Małoście to na nich pomstowali? Rzekł z naciskiem. Hale, wysłuchałby to Jezus głupiego szczekania. Juści. Ale dodała jakby trwożniej i niespokojniej. Kiej matka nawet wyklina dzieci, to i tak w sercu nie pragnie im krzywdy. We złości to i ozór nie pości. Jakże? Wypuścił to już Wojtek Łąkę. Co? Młynarz przynosił na nią całe 1000 złotych, ale ja wzbroniłam, bo jak temu wilkowi wpadnie co w pazury, to mu już sam zły nie wyrwie. A może się jeszcze trafi kto drugi z pieniędzmi? Śliczna Łąka. Jak amen, tak pewne 2 pokosy w rok, żebym tak miał grosz zapaśny. Westchnął oblizując się jej koty do mleka. Już i Maciej chcieli ją kupować, że to rychtyk przylega do jagusinego pola. Drgnął na to imię, lecz dopiero w jakiś zdrowaś zapytał niby niechcący, wlekąc oczami po polach, daleko. Co się to wyrabia u Dominikowej? Ale przejrzała go w lot, prześmiech jeno wionął po zwiędłych wargach, rozjarzyły się oczy i przysunąwszy się jęła mówić bolejąco. A co? Piekło tam i tyla, w chałupie kiej po pochowku, jarze mrozi od smutku, a pociechy znikąd ni po ratunku. Jeno oczy wypłakują i boskiego zmiłowania czekają, a już najbarzej Jagusia. I kiedy przędze rozsnuwała różność o jagusinych smutkach, żalach i opuszczeniu, mówiła gorąco, przypochlebiając mu się i jakby ciągnąc za język, ale milczał uparcie, gdyż z nagła rozparła go taka żrąca tęsknica, jaże się cały rozdygotał. Szczęściem, co powróciła Józka niosąc z pół zapaski czernic, nasypała mu jagód w kapelusz i zebrawszy dwojaki pobiegła w dyrdy ku chałupie. A Jagustynka nie doczekawszy się od niego ani słowa odpowiedzi jęła się dźwigać stękający. Poniechajcie, Pietrek, zabierz ich na wóz. Rozkazał krótko. Chycił się znowu pługa i jakiś czas cierpliwie krajał spieczoną, twardą ziemię. Przyginał się w jarzmie kiej wół, dawał się wszystek tej pracy, ale i tak nie zdusił tęsknicy. Już mu się dłużył dzień, że raz po raz spozierał na słońce i niecierpliwymi oczami mierzył pole. Spory kawał leżał jeszcze do zaorania. Jurzył się też w sobie coraz bardziej i nie wiadala czego prał konie, a ostro krzykał na kobiety, bych się prędzej ruchały. Tak go już coś ich ponosiło, że ledwie ścierpiał, i takie myśle kłębiły się po głowie i przyćmiewały oczy, że coraz częściej pług mu się w rękach chybotał zadzierając o kamienie, zaś pod lasem tak się był zarył pod jakiś korzeń, aż król się oberwał. Nie było sposobu dalej orać. Zabrał więc pług na sanicę i założywszy wałacha pojechał do domu po nowy. W chałupie było pusto i wszystko leżało rozbadrane i zamączone, a Hanka kłóciła się z kimś w sadzie. Paparuch, na sprzeczki to czas ma. Mruczał idąc w podwórze, ale tam zeździł się barzej, gdyż i ten drugi pług, któren wyciągnął spod szopy, zarówno był do niczego, długo koło niego majstrował coraz niecierpliwiej. Nasłuchując kłótni, bochanka już wykrzykiwała rozwścieklona. Zapłać szkody, to ci maciorę wypuszczę, a nie, to podam do sądu. Zapłać za płótno, co mi jest wiesną podarła na bielniku. I za te spyskane ziemniaki, mam świadków na wszystko. Widzisz ją, jaka mądra, będzie se świnie wypasała na moim. Nie daruję swojego, a na drugi raz to twojej maciorze i tobie kulasy poprzetrącam. Ja zgotała zajadle, że zaś i sąsiadka dłużną nie ostawała, to już kłóciły się na zabój, wytrząchając do się przez płot zaciśniętymi pięściami. Hanka! Krzyknął zakładając se pług na ramiona. Przyleciała rozwrzeszczana i rozczapieżona kiej kokosz. A to wydzierasz się, jarze na całą wieś słychać. Swojego bronię. Jakże, pozwolę to, bych mi cudze świnie pyskały po zagonach. Tyle szkody robią, to mam być cicho? Niedoczekanie, nie daruję. Wykrzykiwała, jaże przerwał jej ostro. Ogarnij się,
a to wyglądasz jej nieboskie stworzenie. Hale, do roboty będę się przebierała kij do kościoła, Juści. Popatrzę na nią wzgardliwie, boć wyglądała, jakby ją kto wyciągnął spod łóżka i rzuciwszy ramionami poszedł. Kowal był przy robocie. Już z dala szczękały brzękliwe, mocne głosy młotów, a w kuźni huczał ogień i było gorąco kij w piekle. Michał właśnie był odkuwał z pomocnikiem jakieś grubachne sztaby, pot mu zalewał twarz umorusaną, ale kuł niestrudzenie i jakby z zajadłością. Komuż to takie sielnosie? Do płaszkowego woza. Będzie woził na tartak. Antek przysiadł na progu, skręcając sobie papierosa. Młoty wciąż biły zajadle, trzaskając nieustannie raz, dwa, raz, dwa. I czerwone żelazo bite ze wszystkiej mocy robiło się powolne kiedy ciasto. Ugniatali go też na swoją potrzebę, jaże cała kuźnia dygotała. Nie chciałbyś to wozić? Rzekł Michał, wsadzając żelazo w ognisko i poruchując miechem. A bo to me młynarz dopuści, ponoć wziął wożenie na spółkę z organistą i ze Żydami jest za pan brat. Koni masz, porządek wszystek gotowy, a paro pienosi Wałęsa kole chałupy, nie zgorzej płacą. Szepnął zachętliwie. Juści, co przydałby się jakiś grosz na żniwo, ale cóż, młynarza przecież o pomoc prosił nie będę. Trza by ci pomówić z kupcami. A bo to je znam, byś to chciał wstawić się za mną. Kiej prosisz, to pomówię, jeszcze dzisiaj do nich poletę. Antek cofnął się prędko przed kuźnię, gdyż znowu i zagrały młoty i iskry sypnęły się deszczem ognistym i parzącym. Zaraz przyjdę. Obaczę jeno, jakie to drzewo zwożą. I na tartaku robota wrzała kij w ulu. Traczka już szła bez przerwy, piły z głuchym zgrzytem przeżerały długachne kloce, a woda z krzykiem waliła się z kół w rzekę i spieniona, zmordowana, gotowała się bełkotliwie w ciasnych brzegach. Z wozów zwalali chojary, ledwie okrzesane z gałęzi, aż ziemia jęczała, zaś sześciu chłopa obciesywało je do kantu, a drugie wynosiły deski na słońce. Mateusz prowadził całą fabrykę, że co trochę widać go było w innej stronie, dzielnie zwijał się rządząc i bacznie wszystkiego doglądając. Przywitali się przyjacielsko. A kajże to Bartek? Pytał Antek, rozglądając się po ludziach. Zmierziły mu się lipce i pociągnął za wiatrem. Że to po niektórych tak cięgiem te lepiej po świecie. Roboto widać masz na długo, tlach na drzewa. A chwaci na jaki roka bo i dłużej. Jak dziedzic ugodzi się ze wszystkimi, to z półboru wytnie i przeda. Na Podlesiu znowu i dzisiaj rozmierzają ziemię. Bo już co dnia zgłasza się ktośik do zgody. Barany juchy, nie chciały cię słuchać. Żeby gromadą się ugodzić, to dziedzic da więcej, a tera robią w pojedynkę, cichaczem, byle prędzej. Niektóren człowiek to jak ten osieł. Chcesz, by ruszył naprzód, to ciągaj go za ogon. Pewnie co barany, dziedzic obrywa każdemu coś niecoś, bo z osobna się godzą. Odebrałeś to już swoje grunta? Jeszcze nie wyszedł czas po śmierci ojcowej i nie można robić działów, alem se już upatrzył pole. Za rzeką pomiędzy olchami mignęła jakaś twarz. Zdało mu się, że to Jagusia, więc chociaż pogadywał, ale już coraz niespokojniej latał oczami po gąszczach nadrzecznych. Taki gorąc, trza się iść wykąpać. Rzekł wreszcie i poszedł w dół rzeki, niby to wybierając sposobne miejsce, ale skoro go skryły drzewa, puścił się pędem. Juści, że ona to była, szła z motyczką do kapusty. Jagusia! Zawołał zrównawszy się z nią. Obejrzała się bacznie i rozeznawszy głos i jego twarz, wychylającą się ze szuwarów, przystanęła trwożnie, nie wiedząc zgoła, co począć, bezradna całkiem i spłoszona. Nie poznajesz me to? Szepnął gorąco, próbując przejść do niej na drugą stronę, ale rzeka w tym miejscu była głęboka, choć wąska zaledwie na jakieś parę kroków. Jakże, nie poznałabym cię to. Oglądała się lękliwie za siebie na kapuśnisko, kaj czerwieniały jakieś kobiety. Kajże się to kryjesz, że ani sposobu cię uwidzieć? Kaj, wygnała me twoja z chałupy, to
to siedzę u matki. Gdy ci o tym radbym z tobą pomówił. Wyjdź, Jagno, wieczorkiem za cmentarz. Powiem ci coś, sik, przyjdź. Prosił gorąco. Hale, żeby me kto jeszcze obaczył. Dosyć mam już za dawne. Odrzekła twardo, ale tak molestował, tak skamlał, że skruszało jej serce, zaczynało jej być żal. A cóż mi to nowego powiesz? Po cóż to me wołasz? Czym ci to już taki całkiem cudzy, Jaguś? Nie cudzy, ale i nie swój. Nie w głowie mi takie rzeczy. Jeno przyjdź, a nie pożałujesz. Bojasz się za cmentarz, to przyjdź za księży sad. Nie baczysz to kaj, nie baczysz, Jaguś. Jarze odwróciła głowę, takie pąsy na nią uderzyły. Nie pleć, dyć mi wstydno. Zestromała się wielce. Przyjdź, Jaguś, choćby do północka czekał będę. To poczekaj. Odwróciła się nagle i poleciała na kapuśnisko. Patrzył za nią łakomie i przejęły go takie lubości i takie płomie wzburzyły krew, że gotów był lecieć za nią i brać ją choćby na oczach wszystkich. Ledwie się już pohamował. Nic, jeno ta spieka tak me rozebrała. Pomyślał, rozdziewając się spiesznie do kąpieli. Przechłodził się galancie i jął deliberować nad sobą. Że to człowiek słaby kij ten paździerz, byle co go poniesie. Wstyd mu się zrobiło. Rozejrzał się, czy aby go kto z nią nie widział, i usilnie rozważał wszystko, co mu o niej powiadali. Takaś to ty, Jagódko, taka. Myślał ze wzgardą i jakby z żalem, ale naraz przystanął pod jakimś drzewem i stojał z przywartymi powiekami, bo jawiła mu się na oczach w całej swojej cudności. Chyba takiej drugiej nie ma na wszystkim świecie. Jęknął i strasznie zapragnął jeszcze raz ją widzieć, jeszcze raz ogarnąć ramionami, przycisnąć do serca i napić się z tych warg czerwonych, pić na umór ten miód słodki, pić do dna. Jeno ten ostatni razik, Jagusiu, ten ostatni. Szeptał błagalnie, jakby do niej. Długo potem przecierał oczy, wodząc nimi po drzewach, nim się pomiarkował i poszedł do kuźni. Michał był sam i właśnie już się zabierał do pługa. A strzyma twój wóz takie ciężary? Spytał. Bylem jeno miał co kłaść. Kiej obiecuje, to jakbyś już miał na wozie. Antek jął pisać kredą na drzwiach i rachować. Jeszcze do żniw zarobiłbym ze 300 złotych. Rzekł radośnie. Akurat nie miałbyś na sprawę. Ozwał się kowal od niechcenia. Antek schmurzył się nagle i oczy zaświeciły mu ponuro. Zmora ta moja sprawa, co ją wspomnę, to mi wszystko z rąk leci, że nawet żyć się odechciewa. Nie dziwota, jeno to me zastanawia, że się za niejakim poratunkiem jeszcze nie rozglądasz. A cóż to poredzę? Trzeba by jednak coś zrobić. Jakże, dać się to pod nóż, kiej ten cielak rzezakowi. Głową mur nie przebije. Westchnął boleśnie. Michał kuł znowu z zajadłością. Zasiantek pogrążył się w niepokojące i strachliwe dumania i takie myśle go nawiedzały. Jarze mienił się na twarzy i zrywał się z miejsca, bezradnie latając oczami po świecie. Ale szwagierek dał mu się długo trapić, szpiegując go jeno chytrymi ślepiami, aż w końcu rzekł cicho. Kazimierz z modlicy umiał se poradzić. Ten, co to uciekł do Ameryki? A ten sam, mądrala, jucha, przewąchał pismo nosem. A bo mu to dowiedły, że zabił tego strażnika? Nie czekał, jarze mu dowiedą. Nie głupi zgnić w kryminale. Łacno mu było, kawaler. Ratuje się, któren musi. Ja cię ta do niczego i nie namawiam, abyś nie pomyślał, że mamy w tym cosik swojego na widoku. A jeno powiadam, jak to w przypadku robiły drugie. Jak ci się żywnie podoba, tak zrób. Wojtek Gajda z Wolicy Teszano wrócił z kryminału w same świątki. Cóż, 10 roków to ci jeszcze kniężycie, można przetrzymać. 10 roków, Jezus kochany. Jęknął chytając się za głowę. A tyle odsiedział w ciężkich robotach, Juści, co karwa z czasu. Wszystko gotowym przenieść, byle jeno nie siedzenie, Jezus. Siedziałem te parę miesięcy, a już me się dur chytał.
a za 3 niedziele byłbyś już za morzami, niech Jankiel powie. Strasznie daleko. Jak to iść, wszystko ciepnąć, ostawić dom, dzieci, ziemię, wieś i wtedy świat, na zawdy. Zgroza go przejęła. Tyle poszło dobrowolnie i ani komu w głowie wracać do tych rajów. A mnie nawet pomyśleć o tym straszno. Już ci ale obacz Wojtka i posłuchaj, co rozpowiada o tym kryminale, to cię jeszcze gbarzej zafrasuje. Jakże, chłop ma niespełna 40 roków, a docna już posiwiał i zgarbaciał, żywą krwią pluje i kulasami ledwie powłóczy. Jeno patrzeć, jak pójdzie na księżą oborę. Ale po co ci gadać, masz swój rozum, to się jego posłuchaj. Przycichł w porę, zmiarkowawszy, że już w nim posiał niepokój, więc resztę zostawił czasowi, skrycie się jeno ciesząc z plonów, jakie spodziewał się zebrać, ale skończywszy pułk ozwał się wesoło. Poletę teraz do kupców, a wóz gotuj na jutro, bo woził będziesz. O sprawie nie myśl, nie warto sepsuć głowy, to ano będzie, co będzie i co Bóg miłosierny pozwoli. Przyjdę do cię wieczorem. Ale Antek nie zapomniał tak zaraz, połknął te jego przyjacielskie powiatki kiereba przynęte i dławił się nią. Darło mu ano wątrobę, jaże ledwie się ruchał pod grozą męczących pomyślunków. 10 roków. Szeptał niekiedy, drętwiejąc w strachu. Mrok już zapadał, ludzie ściągali z pól, w obejściu podniósł się niemały rajwach, gdyż Witek przygnał stado, a kobiety kręciły się kole udojów i obrządków, zaś na wsi jarze się trzęsło od przedwieczornych pogwarów i wrzasków dzieci, kąpiących się we stawie. Antek wyciągnął wóz za stodołę, aby go przyrychtować i opatrzyć na jutro, ale wnet odechciało mu się wszystkiego, że jeno krzyknął na Pietruka, pojącego konie pod studnią. Nasmaruj wóz i wyporządź, będziesz od jutra woził na tartak. Parob zaklął siarczyście, nie szła mu w smak taka robota. Zawrzyj gębę i rób, co ci każą. Kanuś, daj 3 miarki owsa na obrok, a kończyny przynieś mi z pola. Pietrek, niech se podjedzą. Hanka próbowała go rozpytywać, ale cosik jeno mruknął i pokręciwszy się po obejściu poszedł do Mateusza, z którym teraz żył w wielkim przyjacielstwie. Mateusz tyle co jeno był wrócił z roboty i właśnie chlipał pod chałupą z siadłem lekola ochłody. Skąd dziś, jakby ze sadu, sączyło się ciche, żałosne płakanie. Któż to tam tak skwierczy? Anastusia, urwanie głowy mam z tymi jamorami zapowiedzi już wyszły, ślub ma być w niedzielę, a Dominikowa wczoraj zapowiedziała przez sołtysa, jako gospodarka na nią zapisana i Szymkowi nie udzieli ani zagona, i do chałupy go nie puści. I święcie to zrobi, znam ja dobrze to sobacze na sienie. Cóż na to Szymek? A co, jak usiadł w sadzie rano, tak i dotąd tam siedzi kij ten słup, że nawet na Stusi nie odpowiada. Już się nawet bojam, żeby mu się rozum nie popsuł. Szymek! Krzyknął w sad. A późno do nas przyszedł Boryna, to może ci co poradzi. Zjawił się po jakiejś minucie i usiadł na przyźbie nie witając się z nikim. Już ci, co chłopak docna był zmizerowany i wyschnięty kieby ta osinowa deska. Jedne oczy mu gorzały, zaś w wychudzonej twarzy taiło się jakieś twarde postanowienie. I cóżeś umyślił? Pytał łagodnie Mateusz. A co, że wezmę siekierę i zakatrupię ją kiej psa? Głupiś, bajanie ostaw do karczmy. Jak Bóg na niebie, tak ją zakatrupię. Cóż mi to ostaje, co? Gruntu mi po ojcach zapiera, z chałupy ma goni, spłaty nie daje, to cóż pocznę? Kaj się, sierota, podzieje, kaj. I żeby to merodzona matka tak krzywdziła. Jęknął ocierając rękawem łzy, ale naraz porwał się i zakrzyczał. Nie daruję, psiach mać, swojego, żebym miał za to zginić w kryminale, a nie daruję. Uspokoili go na tyle, co przymilkł i siedział chmurny, a tak nasrożony, że nawet nie odpowiadał na Nastusine łzawy szepty. Oni zaś deliberowali, jakby mu pomóc, ale cóż, kiedy nic z tego nie wychodziło, nie było bowiem sposobu na Dominikową. Aż dopiero Nastka odciągnąwszy na stronę brata cosik mu przełożyła.
kobieta i znalazła mądrą radę. Zawołał radośnie wracając pod chałupę. A to powieda, bych kupić od dziedzica na Podlesiu ze 6 morgów na spłaty. Co, dobra rada. A matce można będzie pokazać starą panią, niech się wścieknie ze złości. Rada już ci dobra jak każda rada, jeno gdzie pieniądze? Nastusia ma swoje 1000 złotych, na zadatek chwadzi. A kajże to jeszcze chałupa, lewentarz, porządki, zasiewy? Kaj, a tu, a tu. Wrzasnął naraz Szymek wyskakując przed nich, a trząchając zaciśniętymi garściami. Tak się to mówi, ale czy uradzisz? Mruknął Antek niedowierzająco. Dajcie mi jeno ziemię, a obaczycie, dajcie. Zakrzyczał z mocą. To nie ma się co głowić, a jeno iść do dziedzica i kupować. Poczekaj, Antek, zaraz, niech nosę wszyćko w myślach ułożę. Obaczycie, jak sobie radę dawał będę. Gadał prędko Szymek, a kto u matki orał, kto siał, kto zbierał, dyć jeno ja sam. A źle to w roli robiłem, co? Wałgoń to jestem, co? Niech cała wieś powie, niech matka zaświarczy. Dajcie mi jeno grunt, spomóżcie, braty rodzone, a to już wema za to do śmierci się nie odsłużę. Pomóżcie, ludzi kochane, pomóżcie. Wołał śmiejąc się i płacząc na przemian, zgoła jakby pijany radosną nadzieją. A kiedy się zdziebko uspokoił, zaczęli już wspólnie rozważać i deliberować nad tymi zamysłami. Bych się jeno dziedzic zgodził na spłatę. Westchnęła Nastka. Poręczymy z Mateuszem, to widzi mi się, co i da. Nastusia Jarzego chciała całować po rękach za tyle dobrości. Zażywałem nie z gorszej biedy, to wiem, jak drugim smakuje. Rzekł cicho, powstając do odejścia, bo się już było całkiem zmroczało nad ziemiami. Jeno co niebo było jeszcze jasne i zorze dopalały się na zachodzie. Antek stał czas jakiś nad stawem wagując się w sobie, w którą stronę pójdzie, lecz po chwili ruszył ku domowi. Szedł jednak zwolna kieby pod przymusem, przystając co trochę ze znajomymi. Na drogach bowiem było pełno ludzi, wałęsających się gadzin i dzieci. Przyśpiewki trzęsły się po opłotkach, kajś zakrzyczały przepłoszone gęsi, pod młynem wrzeszczały kąpiące się chłopaki. Jakieś kumy kłóciły się po drugiej stronie stawu, jakby przed balcerkami, a przenikliwy głos piszczałki przewiercał uszy. Chociaż Antkowi nie było pilno i rad przystawał na drodze, a z Belekim pogadywał, to w końcu stanął przed swoją chałupą. Okna stały wywarte i oświetlone, dziecko płakało pod ścianą, zaś z podwórza rozlegał się wrzaskliwy głos Hanki, a kiejniekiej jazgotliwe odszczekiwanie Józki. Zawahał się znowu, ale kij łapa zaskomlał przy nim i jął wyskakiwać z radości, kopnął go w nagłym gniewie i zawrócił z powrotem na wieś. Dopadł dróżki proboszczowskiej, przemknął się kole organistów tak cicho, że go nawet psy nie poczuły, i wsunął się pod księży sad. Zaraz przy szerokiej miedzy, dzielącej kłębową ziemię od księżych. Nakrył go głęboki cień drzew galancie rozrośniętych. Księżycowy sierp zawisł już był na pociemniałym niebie i gwiazdy jęły się rozjarzać coraz migotliwiej. Wieczór czynił się rosisty, a silnie nagrzany, prawdziwie latowy. Przepiórki wołały ze zbóż, od łąk dalekich leciały grubaskie pochukiwania bąków, zaś nad polami wisiała taka rozpachniona cichość. Jarze w głowie się mąciło. Ale Jagusia jakoś nie przychodziła. Natomiast to jakieś pół stajania od Antka pomiędzy spacerował proboszcz w białym obleczeniu i z gołą głową, tak pogrążony w odmawianiu pacierzy, iż jakby nie widział, co jego konie, pasące się na chudym, wytartym ugorze, przeszły miedzę i łakomie wżerały się w kłębową koniczynę, która niby burczerniała wspaniale wyrośnięta i pokryta kwiatem. Ksiądz cięgiem chodził mamrocąc pacierze, po gwiazdach włóczył oczami, a niekiej przestawał, pilnie nasłuchując. I gdy się jeno ruszyło co nie bądź kajś pod wsią, zawracał spiesznie, gderząc niby gniewnie na konie. A gdzieżeś to polazł, siwy, w kłębową koniczynę, co? Widzicie ich, jakie to łajdusy. Smakuje wam cudze, co? A batem chce ta po portkach, no, mówię, batem. Pograżał wielce srogo.
ale koniska tak smacznie chrupały, jaże księdzu zbrakło serca na wypędzenie ze szkody, więc jeno rozglądał się a prawił z cicha. No żrej jeden drugi, żrej. Już się za to zmówi jaki paciorek za kłębową duszę albo i wynagrodzi czym szkodę. Nygusy, jak się to przypinają do świeżej koniczyny. I znowu chodził tam i z nawrotem. Pacierze mówił i stróżował ani się spodziewając, jako Antek patrzy w niego. Słuchaj, z coraz większą niespokojnością wyczekuje na Jagusie. Przeszło tak z parę dobrych pacierzów, gdy naraz Antkowi przyszło na myśl podejść do niego, a wyznać się ze swoich frasunków. Taki nauczony, to może prędzej znajdzie jaką radę. Rozważał cofając się cieniami pod stodołę i dopiero za węgłem śmiało wyszedł na miedzę i głośno zachrząkał. A ksiądz posłyszawszy, że ktoś nadchodzi, zakrzyczał na konie. Szkodniki paskudne, to ani z oczu spuścić, zaraz w cudze jak te świnie, wiszta kasztan. I uniesłszy ubieru wypędzał je z pośpiechem. Borna, jak się masz? Wołał rozpoznawszy go z bliska. Dyć szukam dobrodzieja, byłem już na plebanii. A wyszedłem zmówić pacierzy i przypilnować konisków, bo Walek poleciał do dworu, ale takie znarowione szkodniki, że niech Bóg broni, rady nie mogę sobie dać z nimi. Patrz, jak się kłębowi wysypało koniczyny, jak bur, z mojego nasienia. Za to moją tak wymroziło, że został się tylko rumianek i osty. Westchnął żałośnie przysiadając na kamieniu. Siadajże, to sobie pogadamy. Śliczna pora. Za jakie 3 tygodnie zadzwonią kosy? No, mówię ci. Antek przysiadł w podle i zaczął zwolna rozpowiadać, z czym był przeszedł. Proboszcz słuchał uważnie, tabakę zażywał i na konie krzyczał raz po raz, kichając przy tym siarczyście. A gdzie? Ślepyś, że cudze, widzisz je. Świntuchy znarowione. Antkowi szło jakoś niesporo, zająkiwał się i plątał. Widzę, że ci coś ciężkiego dolega. Wyznaj się szczerze, to ci ulży, wyznaj. Przed kimże duszę wyżalisz, jak nie przed księdzem? Pogładził go po głowie i uczęstował tabaką, że Antek nabrawszy śmiałości rozpowiedział mu wszystkie swoje frasunki. Ksiądz długo ważył jego słowa, wzdychał i w końcu rzekł. Ja bym ci za Borowego naznaczył pokutę kościelną. Stawałeś w ojcowej obronie, a że był Łajdus i Luter, to niewielka stała się szkoda. Ale sądy ci nie darują. Najmniej posiedzisz ze 4 lata. I co ci tu radzić? Mój Boże, i w Ameryce ludzie żyją, i z kryminału też wracają. Ale jedno złe i drugie też nie lepsze. Był za tym, żeby Antek uciekał choćby jutro. To znowu radził pozostać i odsiedzieć karę, a na ostatku powiedział. Jedno, co pewna, zdać się na opatrzność i czekać zmiłowania Bożego. Hale, i wezmą me w dybki, w Sybir pognają. Wielu jednak powraca, sam znałem niejednego. Juści, jeno co to po latach zastanę w chałupie, co? A bo to kobieta da sama radę? Zmarnuje się wszystko. Szeptał bezradnie. Z duszy serca rad bym ci pomógł, ale cóż ja mogę? Czekaj, mszę świętą odprawię do przemienienia pańskiego na twoją intencję. Zapędź mi konie do stajni, późno. No, mówię ci, późno, czas spać. Antek tak był przejęty turbacjami, że wyszedłszy z księżego podwórza dopiero przypomniał sobie Jagusia i spiesznie do niej poleciał. Juści, co już czekała skulona pod stodołą? Czekałam i czekałam. Głos miała jakby schrypnięty od rosy. Mogłem się to księdzu wymówić? Chciał ją objąć, odepchnęła go. Nie figle mi ta w głowie, nie ceckania. Dyć cię całkiem nie poznaje. Czuł się dotknięty. Jakąś mnie ostawił, takusieńką i jestem. A niepodobna do się. Przesunął się bliżej. Nie zafrasowałeś się o mnie bez tyle czasu, a teraz się dziwujesz. Że już i barzej nie sposób, ale mogłem to przylecieć do cię, co? A ja ostałam jeno z trupem, a ze zgryzotami. Zatrzęsła się z zimna. I ani ci w głowie postało zajrzeć do mnie, co inszego miałaś w myślach?
Czekałeś, Tome, Jantoś, czekałeś. Wyjąkała niedowierzająco. I jak jeszcze? A tok jej ten głupi co dnia wisiałem u kraty i oczy wypatrywałem za tobą, i co dnia cię czekałem. Nagły żal nim zatrząsł. Jezu kochany, a tak mysknąłeś tam za brogiem, a takiś przudzi był zły, a kiej cię brali, to aniś spojrzał na mnie, aniś przemówił. Dobrze baczę, miałeś to dobre słowo dla wszystkich, nawet dla psa, jeno nie dla mnie. To już myślałam, że się wścieknę. Nie miałem złości do cię, Jaguś, nie, ale jak się dusza człowiekowi zapiecze w zgryzocie, to by i siebie, i wszystek świat wytracił. Milczeli stojąc tuż przy sobie, biedro w biedro. Księżyc świecił im prosto w twarze, dyszeli ciężko, szarpani gryzącymi wspominkami, oczy im pływały w zakrzepłych łzach żalów i udręki. Nie tak, Tome, kiedyś witałaś, rzekł smutnie. Rozpłakała się nagle i żewliwie kiej dzieciątko. Jakże cię to mam witać, jak małość Tome już pokrzywdził i sponiewierał, że teraz ludzie patrzą na mnie jej na tego psa. Ja cię sponiewierałem, to przeze mnie? Gniew go przejął. A przez ciebie. Przez ciebie wygnała me z chałupy ta flądra, to świńskie pomietło. Przez ciebie poszłam na pośmiech całej wsi. A wójta to już nie baczysz, a drugich, co? Buchnął groźnie. Wszyćko bez ciebie. Wszyćko. Szeptała coraz bardziej rozżalona. A czemuś Medo się zniewolił jak tego psa? Miałeś przecież swoją kobietę. Głupia byłam. A tyś me tak opętał, co już świata Bożego za tobą nie widziałam. I czemuś me potem ostawił samą, na pastwę? Ale i on porwany żalami zasyczał przez zaciśnięte zęby. To ja ci kazałem ostać moją macochą, ja cię też pewnie nie woliłem, byś się tłukła z każdym, kto jeno chciał, co? To po coś mi nie wzbronił? Byś me miłował, to byś me nie dał na wolę, nie ostawiłbyś me samej, a jeno strzegł przed złą przygodą, jak to drugie robią. Skarżyła się boleśnie i tak pełna niezgłębionego żalu, że już nie poradził się bronić. Odpadły go wszystkie złości, a serce się rozdygotało kochaniem. Cichoj, Jaguś, cichoj, dzieciątko, szeptał z tkliwością. I taka krzywda mi się stała, to i ty powstajesz na mnie jak wszystkie, i ty, szlochała wspierając głowę o stodołę. Usadził ją przy sobie na miedzy i ją przygarniać do serca, a tulić, a głaskać po włosach i obcierając jej twarz zapłakaną. Całował jej wargi roztrzęsione i te oczy zalane gorzkimi łzami, te kochane, a tak przesmucone oczy. Pieścił ją, przychołubiał i spokoił, jak jeno poradził, że już płakała coraz ciszej przywierając do niej. Z taką dufnością uwiesiła mu się na szyi, a kładła głowę na jego piersiach jakby na tym matczynym sercu. Kaj tak lubo jest wypłakiwać wszystkie boleście a smutki. Ale Antkowi już się mąciło w głowie, bo takie lubo ściebiło od niej i tak go rozprażało się jej ciepło, że coraz zajadlej całował i coraz mocniej ogarniał ją sobą. Zrazu ani miarkowała, do czego idzie i co się z nią wyrabia. Dopiero kiej się już całkiem poczuła w jego mocy i kiej ją rozgniatać jej wargi rozpalonymi całunkami, zaczęła się szarpać, a prosić lękliwie, prawie z płaczem. Puść me, Jantoś, puść, luboga, bo będę krzyczeć. Ale mogła się to już wydrzeć smokowi, kiej ściskał, jarze tchu brakowało i całą przejmował warii dygotania. Ostatni raz pozwól, ostatni. Skamlał ledwie już zipiąc. Aż świat się z nią zakręcił i poleciała jakby na dno jakowegoś raju, a on ją wziął, jak to kiedyś brał, zapamiętale, przez lubą moc kochania. I dawała mu się też jak kiedyś, w słodkiej udręce niemocy, na niezmierzone szczęście, na śmierć samą. Jak kiedyś, mój Jezu, jak dawniej, jak zawdy. Noc stała rozgwiażdżona, księżyc wisiał wysoko w pół nieba, nagrzane, rozpachnione powietrze obtulało pola pośpione w niezgłębionej cichości. Cały świat leżał bez tchu w upojnym zapomnieniu i w słodkiej pieszczocie niepamięci. A i w nich nie było już pomiarkowania o niczym, nic, kromie ognia i burzy, i nic,
kromie wiecznie żądnej i wiecznie nienasyconej tęsknicy. Jak kiedy uschnięta drzewina ożeni się z piorunem i buchnie w niebo płomieniami, że już wraz giną hucząc weselną pieśń zatraty. Tak i oni przepadali w jakichś nienasyconych żarach. Ożyły w nich dawne miłości i zwarły się strzelając bujnym, radosnym ogniem na to jedno mgnienie zapamiętania. Na tę jedną tylko minutę ostatniej radości. Boki znowu siedli przy sobie. Już im tak coś iko mroczyło duszę, że spozierali na się trwożnie, ukradkiem, rozbiegając się oczami kieby ze wstydem i żalem. Na darmo szukał wargami jej warg głodnych całunków, jak kiedyś, odwracała się z niechęcią. Na darmo szeptał przezwiska co najsłodsze, nie odpowiadała, pilnie zapatrzona w księżyc. Więc burzył się w sobie i chłudł, przejęty dziwną markotnością i żalami. Siedzieli, nie wiedząc już, co mówić, niecierpliwiąc się jeno a wyczekując, która się pierwej ruszy i pójdzie sobie precz. A w Jagusi jakby już wszystko wygasło ze szczętem i rozsypało się w popiół, bo zwała się z przytajoną złością. Aleś me zniewolił, kiej ten zbój, no. Nie mojesz to, Jaguś, nie moja. Chciał ją przygarnąć, odepchnęła go gwałtownie. Anim twoja, anim niczyja, rozumiesz? Niczyja. Rozpłakała się znowu, ale już jej niespokoju nie utulał, lecz po jakim czasie powiedział ważnym głosem. Jaguś, poszłabyś ze mną we świat? Kajże to. Podniosła na niego zapłakane oczy. Ach, choćby do samej Ameryki. Poszłabyś za mną, Jaguś? A cóż to poczniesz ze swoją kobietą? Zerwał się, kiedy go kto biczem trzasnął. Prawdę pytam. Trudkę to jej zadasz, czy co? Pochwycił ją w pół, przygarnął krzepko i całując namiętnie po całej twarzy ją prosić, a molestować, bych z nim jechała we świat. Kajby już ostali razem i na zawsze. Sporo czasu mówił o swoich zamysłach i nadziejach, czepił się bowiem nagle tej myśle uciekania z nią kiej pijany płota i kiej pijany też plutu. Ogarnięty gorączkowym wzburzeniem, wysłuchała wszystkiego do końca i odrzekła z przekąsem. Zniewoliłeś me do grzechu, to rozumiesz, com już docna zgłupiała i uwierzę ci w byle bzdury. Przysięgał na wszystko, jako świętą prawdę powiada. Nie chciała już nawet słuchać i wyrwawszy się z jego rąk szepnęła. Ani mi się śni uciekać z tobą, po co, abo mi to źle samej? Obtuliła się za paską rozglądając się uważnie. Późno, muszę już bierzeć. Kajże ci pilno, nikt przeciek z chałupy za tobą nie patrzy? Ale na ciebie pora, już tam Hanka pierzynę wietrzy, a wzdycha. Rozżarł się na te słowa kiej pies i syknął rągliwie. Ja ci nie wypominam, kto tam na ciebie po karczmach wyczekuje. A jakbyś wiedział, co nie jeden gotów czekać choćby do słońca, jakbyś wiedział, silnieś zadufany w siebie i rozumiesz, co jeno ty jeden jesteś. Gadała prześmiechając się zjadliwie. A to leć, choćby nawet do Żyda, leć. Wykrztusił. Ale się nie ruszyła z miejsca. Jeszcze stali przy sobie dysząc jeno ciężko, a poglądając na się rozsrożonymi ślepiami, a kiedy szukając w sobie tych jakichś słów najbardziej bolących. Miałeś coś powiedzieć, to mi rzeknij, bo więcej już do cię nie wyjdę. Nie bój się, nie będę się wywoływał, nie. Bo choćbyś mi nawet u nóg skamlał, to nie wyjdę. Już ci, czasu ci nie starczy, do tylu musisz co noc wychodzić. A żebyś skapiał kij ten pies. Skoczyła w pola na przełaj. Nie pogonił jednak ni nawet zawołał za nią, widząc, jak leciała przez zagonek jej cień i przepadła pod sadami. Przecierał tylko oczy, kiedy ze śpikła wzdychał markotnie. Zgłupiałem już docna. Jezu, dokąd to baba może zaprowadzić? Było mu czegoś dziwnie wstyd, gdy wracał do chałupy. Nie mógł sobie darować tego, co się stało, i srodze się tym gryzł i męczył. Pościel gotowa już czekała na niego w sadzie, w półkoszkach, gdyż w izbie nie sposób było wyspać z powodu gorąca i much. Ale nie zasnął, leżał wpatrzony w dalekie migoty gwiazd i nasłuchując cichych stąpań nocy rozważał se o Jagusi. Ni z nią, ni przez niej. Ażebyś.
zaklął z cicha i wzdychał żałośnie, i przewracał się z boku na bok, i odrzucał pierzynę, stawiając nogi na chłodnej, orosiałej trawie, ale Śpik nie przychodził i myśle o niej nie ustawały ni na to oczy mgnienie. Któreś dziecko zapłakało w chałupie i zamamrotała coś i Kchanka uniósł głowę, ale po chwili przycichło i znowu opadły go deliberacje i szły przez niego kiejte wiośniane, pachnące zwiewy kolebiące dusze słodkimi wspominkami. Ale już się im nie dał w niewolę, a na sprzeciw, rozglądał się w nich trzeźwo, że w końcu przyszedł do tego, co sobie rzekł uroczyście, jakby na świętej spowiedzi. Raz temu musi być koniec. Wstyd to i grzech. Co by to znowu ludzie powiedzieli? Gdyć ojciec dzieciom jestem i gospodarz. Musi być koniec. Postanawiał, ale było mu jej żal, nieopowiedzianie żal. Niech se jeno człowiek raz jeden pofolguje, a już się tak pokuma ze złem, co go i śmierć nie rozdzieli. Medytował gorzko i górnie. Świt się już robił, całe niebo przeodziewało się kiedy w te zgrzebnek zło, ale Antek jeszcze nie spał, zaś jej biały dzień miał mu zazierać w oczy. Przyleciała go budzić Hanka. Podniósł na nią schmurzoną twarz, lecz taki dziwnie był dla niej dobry, że skoro mu opowiedziała, z czym to wczoraj przychodził kowal późnym wieczorem, pogłaskał ją po nieuczesanych włosach. Kiej się udało ze zwózką, to ci już cosik kupię na jarmarku. Rozradowała się taką łaską i dalejże molestować, alby też kupić oszkloną szafę na talerze, jaką miały organisty. Pokrótce to se zamyślisz o dworskiej kanapie. Zaśmiał się, przyobiecując jednak, co jeno prosiła, i wstał prędko, robota bowiem czekała i trza było kark podać w jarzmo i ciągnąć jak co dnia. Rozmówił się jeszcze z kowalem i zaraz po śniadaniu Pietrka wyprawił do wożenia gnoju, a sam pojechał w parę koni do lasu. W porębie jarze huczało od roboty. Sporo narodu kręciło się przy obróbce drzewa naciętego zimą, że kieby to nieustanne kucie dzięciołów. Tak rozlegało się bicie siekier i trzeszczenie pił, zaś w bujnych trawach poręby pasły się lipeckie stada i dymiły ogniska. Wspomniał, co się tu kiedyś wyrabiało, i pokiwał głową widząc, jak to już zgodnie robią razem lipczaki z rzepecką szlachtą i drugimi. Bieda ich doprowadziła do rozumu, i potrza to było wszystkiego, co? Wyrzekł do Filipa, syna Jagustynki, okrzesującego chojary. A kto temu był winowaty, jak nie dziedzica gospodarze? Mruknął ponuro chłop, nie przestając obrąbywać gałęzi. Ale może już najbardziej złoście i głupie podjudzania. Przystanął w miejscu, kajbu zakatrupił borowego, i tak go coś złego sparło pod piersiami, jarze zaklął. Ścierwa, przez niego cała moja marnacyja. Bym poradził, to bym ci jeszcze dołożył. Splunął i wziął się do roboty. Już całe dnie woził na tartak, przypinając się do pracy z taką zapamiętałością, jakby się chciał zarobić na śmierć, lecz mimo tego nie zabił pamięci o Jagusi ani o tej sprawie nieszczęsnej. Któregoś dnia powiedział mu Mateusz, że kupili grunt na Podlesiu, dziedzic dał na spłatę i jeszcze przyobiecał z Rzynów i ład, zaś ślub na Stusi odłożyli, póki Szymek jako tako się nie zagospodaruje. Co go ta obchodziło cudze? Mało to jeszcze miał swoich turbacji, a do tego kowal już prawie codziennie i na różne sposoby straszył go sprawą i zwolna, ostrożnie, a wielce chytrze napomykał, że gdyby mu było pilno potrza, to ten i ów dałby pieniędzy. Antek już 100 razy gotów był prasnąć wszystko i uciekać, ale co spojrzał na wieś i co sobie wziął w myśle, jako pójdzie stąd na zawsze, to go taki strach ogarniał, iż wolałby kryminał. Wolałby wszystko najgorsze, byle nie to. Ale i o kryminale myślał z rozpaczą w duszy. Więc z tego bojowania ze sobą zmizerował się, zgorzkniał i stał się w chałupie srogi, a niewyrozumiały. Hanka w głowę zachodziła, na darmo próbując się wywiedzieć, co mu się stało. Nawet zrazu podejrzewała, jako znowu spiknął się z Jagusią, ale co oko miała bystre. A odpasiona Jagustynka też za nimi patrzała i drugie potwierdzali, że wyraźnie stronią od siebie i nikaj się nie schodzą. To się już uspokoiła z tej strony. Cóż z tego, że mu służyła jak mogła najwierniej,
że już jadło miał wybrane i na porę, w chałupie ochędożny porządek, że gospodarka szła jak najlepiej. Kiej ciągiem był zły, chmurny, o byle co poniewierał i dobrego słowa jej nie dawał. A już było najciężej, kiedy chodził cichy, strapiony, smutny kiej noc jesienna i ani się gniewał, ani uprzykrzał, a jeno ciężko wzdychał i na całe wieczory szedł do karczmy pić ze znajomkami. Pytać otwarcie nie miała śmiałości, a Rocho klął się, że też nie wie o niczym, co mogło być prawdą, gdyż stary przychodził teraz jeno na noc, a całe dnie wędrował po okolicy ze swoimi książeczkami, a nauczając pobożne nabożeństwa do serca Jezusowego, którego urzędy wzbraniały odprawować po kościołach. Aż któregoś wieczora, kiedy siedzieli jeszcze w izbie przy miskach, bo wiatr się był zerwał po zachodzie, psy całą chórmą zaszczekały nad stawem. Rocho położył łyżkę pilnie nasłuchując. Ktoś obcy, trza wyjrzeć. A tyle, co jeno wyszedł, powrócił blady i rzekł prędko. Pałasze brzęczą na drodze, jakby pytały, na wsi jestem. Skoczył w sad i zginął. Antek zbladł śmiertelnie i skoczył na równe nogi. Psy już docierały w opłotkach, na ganku rozległy się ciężkie stąpania. A może to już po mnie? Jęknął w trwodze. Wszyscy jakby zmartwieli, ujrzawszy na progu strażników. Antek nie mógł się poruszyć, a jeno latał oczyma po wywartych oknach i drzwiach. Szczęściem, co Hanka całkiem przytomnie zapraszała ich siedzieć podsuwając ławę. Grzecznie się przywitali, tak się zarazem przymawiając o kolację, że musiała im nasmażyć jajecznicy. Kajże tak późno? Zapytał wreszcie Antek. Po służbie. Dzieło u nas niemałe. Odrzekł starszy wodząc oczami po zebranych w izbie. Pewnie za złodziejami? Dorzucił Antek śmielej, wynosząc flachę z komory. I za złodziejami, i za drugim. Przepijcie do nas, gospodarzu. Napił się z nimi. Przypieli się do jajecznicy. Jarze łyżki dzwoniły. Wszyscy siedzieli cichuśko kiej te przytworzone trusie. Strażnicy wymietli miskę do czysta, przepili jeszcze gorzałką i starszy obcierając wąsy rzekł uroczyście. Dawno was wypuścili z turmy, a... Niby to pan starszy nie wiedzą. Rozdygotał się zdziebko. A gdzież to Rocho? Spytał nagle starszy. Któren Rocho? Zrozumiał w mig i znacznie się uspokoił. Podobno u was żyje kako i to Rocho? A może pan starszy mówią o tym dziadku, co to chodzi po wsi? Prawda, dyć go Rochem wołają. Strażnik rzucił się niecierpliwie i rzekł groźnie. Nie róbcie szutek, przecież mieszka u was, wiadomo. Pewnie, co nieraz siedział u nas, ale siedział i u drugich. Proszalny dziadek, to kaj mu popadnie, tam i na noc głowę przytuli. Dziś w chałupie, indziej w obórce, a niekiedy i prosto pode płotem. Cóż to pan starszy upatrzył se na niego? Tak cóżby, nic, po znajomości pytam. Poczciwy człowiek, wody nikomu nie zamąci. Wtrąciła Hanka. No, my znamy, kto on taki, znamy. Mruknął znacząco, próbując różnymi sposobami wypytywać o niego. Nawet już tabaką częstował, ale wszyscy tak gadali cięgiem jedno w kółko, że nie mogąc niczego przewąchać podniósł się z ławy ze złością. A ja mówię, że mieszka u was w chałupie. Przeciek go w kieszeni nie schowałem. Odburknął Antek. Ja tu po służbie, ponimajcie, Boryna. Cisnął się groźnie starszy, ale jakoś się udobruchał, dostawszy na drogę mędel jajków i sporą osełkę świeżego masła. Witek poszedł za nimi trop w trop, rozpowiadając potem, jako wstępowali do sołtysa i próbowali zazierać do poniektórych okien jeszcze oświetlonych. Jeno co pieski tak naszczekiwały, że nie poradziwszy nikaj zajrzeć kryjomo, z niczym odeszli. Ale to zdarzenie tak jakoś dziwnie rozebrało Antka, że skoro jeno został sam na sam z żoną, zaczął się wyznawać z utrapień. Słuchała z bijącym sercem, uważnie, nie przepuszczając ani jednego słowa, dopiero jej w końcu zapowiedział, jako im już nic nie pozostaje, jeno przedać wszystko i uciekać we świat, choćby do Ameryki,
Stanęła przed nim pobladła jakby ściana. Nie pójdę i dzieci na zatratę nie pozwolę. Wyrzekła groźnie. Nie pójdę. A jak mnie przyniewolisz, to siekierą łby dzieciom porozbijam, a sama choćby do studni. Prawdę mówię, tak mi Panie Boże, dopomóż. Zapamiętaj to sobie. Krzyczała klękając przed obrazami jakby do uroczystej przysięgi. Cichoj. Dyć jeno tak mówię. Wytknęła nieco i rzekła ciszej, ledwie już łzy powstrzymując. Odsiedzisz swojej wrócisz. Nie bój się, dam se radę. Nie uronię ci ni zagona, jeszcze mnie znasz. Nie popuszczę z pazurów, Pan Jezus pomoże. To i tak i do pustu dźwignę. Płakała cicho. Medytował długo i w końcu powiedział. To będzie, co Bóg da. Trza poczekać na sprawę. Że na nic się zdały chytre kowalowe zabiegi. Koniec rozdziału 5. Rozdział 6. Uwal się już raz i nie przeszkadzaj. Mruknął zgniewany Mateusz przywracając się na drugi bok. Szymek przywarł na chwilę, a skoro tamten znowu zachrapał, jął się cicho przebierać ze sąsieka, gdyż mu się przywidziało, jako do stodoły, kaj spali. Już się wdzierają mąty pierwszych świtań. Omackiem zbierał po klepisku narzędzia, jeszcze wczoraj nagotowane, i tak się śpieszył, że mu raz po raz coś kleciało z rąk z przeraźliwym brzękiem. Jarze Mateusz klał przez śpik. Ale nad ziemiami leżały jeszcze ciemnice, jeno gwiazdy były już bladawe. Na wschodniej stronie zdziebko się przezierało i pierwsze kury biły skrzydłami krzykając zachryple. Szymek zebrał w taczki, co jeno miał, i skradając się cichuśko kole chałupy wydostał się nad staw. Wieś spała kij zabita, nawet pies nie zaszczekał, a w cichości słychać było jeno bulgotanie wody przeciskającej się przez zapuszczone stawidła młyna. Na drogach, przycienionych sadami, było jeszcze tak ciemno, że ledwie kaj śniekaj zamajaczyła bielona ściana, zaś staw tyle jeno przezierał z nocy, co tym lśnieniem odbijających się gwiazd. Ale dochodząc matczynej chałupy zwolnił kroku, pilnie nasłuchując, gdyż w opłotkach jakby ktoś chodził z cichym, a nieustającym mamrotem. Kto tam? Posłyszał naraz głos matki. Zdrętwiał i stał z zapartym oddechem, nie śmiejąc się poruszyć, zaś stara, nie doczekawszy się odpowiedzi, znowu jęła chodzić. Widział ją kiedy dzień snującą się pod drzewami, macała sobie drogę kijaszkiem i chodziła odmawiając z półgłosem litanie. Tłuką się po nocy kij marek po piekle. Pomyślał, ale westchnął jakoś żałośnie i cichuśko, strachliwie przemknął się dalej. Gryzie ich moja krzywda. Gryzie. Powtórzył z głęboką uciechą, wychodząc na szeroką, wyboistą drogę za młynem i naraz pognał, jakby go cosik popędzało, nie bacząc już na doły ni kamienie. Wstrzymał się dopiero pod krzyżem, na rozstajach dróg podleskich. Za ciemno było jeszcze stawać do roboty, więc se przysiadł pod figurą odzipnąć nieco i poczekać. Złodziejska godzina, nie sposób rozeznać zagona odboru. Mruczał brodząc oczyma po świecie. Pola stały jeszcze potopione w rozmrowionych ciemnościach, ale na niebie już się coraz bardziej jarzyły złociste smugi świtania. Dłużył mu się czas, że jął się pacierza, ale co jeno tknął ręką o rosiałej ziemi, to gubił słowa i wspominał se z lubością, jako już idzie na swoje, na gospodarkę. Mam cię i nie popuszczę. Myślał hardo, radośnie i z niezmierną zapamiętałością kochania wżerał się rozgorzałymi ślepiami w skołtunione pod lasem ciemności. Kaj już czekały na niego te sześć morgów kupione od dziedzica. Przygarnę ja was, sieroty kochane, i nie opuszczę, póki życia. Mamrotał ściągając kożuch na rozmamlane piersi, bo go był chłód zdziebko przejmował, i wsparłszy się w krzyż plecami. Zapatrzony w świtania zachrapał rychło zmorzony śpikiem. Już pola szarzały kij wody szeroko rozlane, a siwe otrosy zboża trącały go rozruchanymi kłosami, gdy zerwał się na nogi. Dzięki wu, pora na robotę. Szepnął przeciągając koście i klęknął pod krzyżem do pacierza,
ale nie trzepał na pytel, jak to zawdy robił, byle jeno zbyć, a dużo nawzdychać, a w piersi się nagrzmocić i tyle się nażegnać, jaże kulas zdrętwieje. Dzisiaj było inaczej, a wspomożenie bowiem pańskie zabłagał żywliwie i tak ze wszystkiej duszy, jaże mu łzy pociekły, i obejmując Jezusowe nóżki zaskamle wpatrzony wiernymi ślepiami w jego twarz umęczoną i świętą. Dopomóż, Jezu miłosierny, rodzona mać me ukrzywdziła, tobie się jeno oddawam, sierota. Pomóż, dyć, kij ten ostatni, na ciężki wyrobek staje, już ci, są grzeszny. Ale my spomóż, Panie miłosierny, to już nam przedam abo i na dwie. Świec nakupię, a jak się dorobię, to nawet baldach sprawię. Prosił i przyobiecywał, serdecznie przywierając wargami do krzyża, obszedł go na kolanach, ucałował pokornie ziemię i wstał wielce skrzepiony i dumny w siebie. I mocnym się poczuł, i gotowym już na wszystko, i tak dobrej myśle, że ująwszy ciężkie taczki pchał jakiej piórko, hardo tocząc oczami po lipcach leżących niżej, a całych jeszcze we mgłach, z których jeno kościelna wieża biła wysoko, grając w wzorzach po złocistym krzyżem. Obaczycie, hej, obaczycie! Krzykał radośnie, wchodząc na swoje grunta. Leżały tuż pod lasem, jednym bokiem przywarte do pól lipeckich, ale Boże się zmiłuj! Co to były za grunta? Kawał dzikiego ugoru, pełen dołów po cegielni, szutrowiski i kamionek obrosłych cierniami, dziewanny, psi rumianek i końskie szczawie bujnie się pleniły po wzgórkach, a kaj nie kaj z trudem wynosiła się pokręcona sosenka. To kępa olchlupia łowców, zaś po dołkach i młakach sitowia i trzciny burzyły się kiej młode bory. Słowem, ziemia była taka, co pies by nad nią zapłakał, że nawet sam dziedzic odradzał, ale chłopak się uparł. W sam raz dla mnie, rdze i takiej. I Mateusz go odwodził, ze strachem spoglądając na to dzikie wywiejsko, kaj jeno pieski folwarczne odprawiały swoje wesela. Ale Szymek cięgiem prawił swoje, a w końcu twardo powiedział. Rzekłem, każda ziemia dobra, jak się jej człowiek dołoży. I wziął ją, bo dziedzic sprzedał tanio, po 60 rubli morgę, i jeszcze przyobiecał pomoc w drzewie i różnościach. Hale, co bym ta nie miał poradzić? Wykrzyknął oblatując ją rozgorzałymi oczyma i złożywszy taczki na między ją obchodzić swoje granice, znaczone nawtykanymi gałęziami. Chodził zwolna i w takiej cichej a głębokiej radości, jaże serce biło mu kij młotem i gardziel zatykało. Chodził układając sobie w głowie po porządku, co robić i od czego zaczynać. Przecież to miał robić dla siebie, dla Nastusi, dla przyszłego rodu Paczesiów. To się tak był sprężył w mocy i srogiej ochocie, jako ten głodny wilk, gdy przychwyci barana i dorwie się żywego mięsa. I obszedłszy całe pole jął rozważnie wybierać miejsce pod chałupy. Rychtyk najlepsze, wieś naprzeciw i bór pod bokiem. Łacniej będzie o drzewo i ciszej na zimę. Rozważał i oznaczywszy kamieniami cztery węgły ściepnął kożuch, przeżegnał się i splunąwszy w garście wziął się do równania ziemi a karczunków. Dzień się już był podniósł złocisty, od wsi leciały porekiwania stad wypędzanych na pasze, skrzypiały żurawie, ludzie wychodzili do roboty, turkotały po drogach wozy i niesły się przeróżne głosy wraz z leciuśkim wiaterkiem, któren zaswywolił we zbożach, wszystko szło jak co dnia, tylko Szymek, nie bacząc na nic, jakby się zapamiętał w pracy, niekiedy jeno prostował grzbiet, odzipiał, przecierał oczy zalane potem i znowu przypinał się do ziemi kiedy ta pijawka nienasycona, mamrocząc cięgiem wedle swego zwyczaju do każdej rzeczy, jakby do czegoś żywego. Jął się był właśnie wyważania wielgachnego kamienia i prawił. Wyleżałeś się, odpocząłeś, to mi teraz możesz chałupę podeprzeć. A wycinając krzetarninę, mówił ze szydliwym prześmiechem. Nie broń się, głupie. Myśli, co mi się oprze. Hale, ostawię cię to, byś portki ozdzierało, co? Zaś do kamionek odwiecznych rzekł. I was ruszę. Ciężko gnieść się na kupie. Bruk zwaju wyrychtuje kole obory, jak u borynów. A niekiedy nabierając oddechu ogarniał swoją ziemię miłującymi oczami, a szeptał gorąco.
Mojaś ty. Moje. Nikt o mi cię nie wydrze. I współczując tej biedocie zachwaszczonej, płonej, nieurodzajnej i opuszczonej, dodawał pieszczotliwie kieby do dzieciątka. Poczekaj, zdziebko, sieroto, uprawię cię, na pasę, wyceckam, że rodzić będziesz jak i drugie. Nie bój się, dogodzę ci, dogodzę. Słońce się podniosło na pola i zaświeciło mu prosto w oczy. Panie Boże, zapłać! Wyrzekł przymrużając oczy, na gorąc znowu idzie i suszę. Dodał, bo wynosiło się srodze rozczerwienione. Pokrótce ozwała się i sygnaturka na kościele, a nad lipeckimi kominami podnosiły się zwolna modrawe słupy dymów. Podjadłbyś setera, gospodarzu, co? Przyciągnął pasa. Jeno ci już, matka, dwojaków nie przyniesą, nie. Westchnął smutnie. I na podleskich rolach zaroiło się od ludzi, stawali, jak i on, do roboty na co dopiero nabytych ziemiach. Dojrzał Stacha Płoszkę, orzącego w parę tęgich koni. Mój Jezu, kiedy to dasz choćby jednego? Pomyślał. Wachnik Józef zwoził kamienie na fundamenta chałupy, kłąb ze synami okopywał rowem swoją ziemię, a Grzela, wójtów brat, przy samym krzyzie nad drogą coś długo rozmierzał tyką. Miejsce jakby wybrane pod karczmę, zauważył Szymek. Grzela, oznaczywszy kołkami wymierzony plac, przyszedł z pozdrowieniem. Ho, ho, robisz, widzę, za dziesięciu. Podziw miał w oczach. A bo mi to nie potrze? Cóż to mam? Jedne portki, a te gołe pazury. Mruknął, nie odrywając rąk od roboty. Grzyla poradził mu to i owo i wrócił do swojego, a po nim zachodziło i drugie, kto z dobrym słowem, kto na pogwarę. A kto jeno wykurzyć papierosa i zębów naszczerzyć, ale Szymek odpowiadał coraz niecierpliwiej, że już w końcu ostro krzyknął na pryczka. Robiłbyś swoje i drugim nie przeszkadzał. Świątki sejuchy robią. I ostał sam, bo go już omijali. Słońce podnosiło się coraz wyżej, wisiało już nad kościołem, niosło się niepowstrzymanie, zalewając świat ślepiącą jasnością i żarem. Wiatr się był kaliś zadział, że już gorąc bez przeszkody ogarniał ziemię rozmigotaną przysłoną, w której zboża pławiły się kiedy w tym rozbełtanym, cichuśkim wrzątku. Mnie ta rychło nie spędzisz. Rzekł jakby przeciw słońcu i dojrzawszy na stusie ze śniadaniem wyszedł naprzeciw, łapczywie zabierając się do dwojaków. Na stusie jakoś markotnie spozierała po polach. A bo się to co urodzi na takich zdziarach i mokradłach? Wszystko się urodzi, obaczysz, co i pszenicy miała będziesz na placki. Czekaj, tatka latka, jak kobyła wilcy zjedzą. Nie zjedzą, na stuś. Grąd jest. To i łacniej przeczekać, dyć całe sześć morgów nasze. Prawił pojedając z pośpiechem. Już ci, to ziemi pewnie ugryzie. A jak to przezimujemy? Moja w tym głowa, nie turbuj się. O wszyćkim deliberowałem i wszyćkiemu najdę zaradę. Odsunął puste dwojaki, przeciągnął koście i powiódł ją pokazując i tłumacząc. W tym miejscu stanie chałupa. Zawołał radośnie. Stanie. Z błota ją pewnie ulepisz kiej jaskółka. A z drzewa i gałęzi, i z gliny, i z piasku, i z czego się jeno da, byle tylko w niej przetrzymać z jakiś roczek, póki się nie wspomożemy. Sielny dwór, widzę, zamyślasz. Warknęła niechętnie. Wolę w budzie niźli u kogo na komornym. Mówiła Płoszkowa, żeby się do nich sprowadzić na przezimowanie, i sama się ochwiarowała dać nam izbę, z dobrego serca. Z dobrego serca, a już ci, pewnikiem chce zrobić na złość matce, gdyż się żrą ze sobą kiej te psy. Torba zapowietrzona, nie potrzebuje jej dobrości. Nie bój się, na stuś, wyrychtuje ci taką chałupę, że i okno będzie, i komin, i wszyćko, co ino potrza. Obaczysz, że jak amen w pacierzu, tak za trzy niedziele stanie gotowa, żebym se miał kulasy urobić, a stanie. Hale, sam to pewnie postawisz. Mateusz mi pomoże, przyobiecał? Nie dałaby to matka jakiego wspomożenia, powiedziała lękliwie. Żebym skapiał,
a prosił ich nie będę. Wykrzyknął, ale widząc, co jeszcze bardziej posmutniała, wielce się sfrasował i kiedy przysiedli pod żytem, jął jękliwie tłumaczyć. A mogę to, Nastuś, jakże, wygnała me i na ciebie pomstuję. Mój Boże, żeby choć jaką krowinę dali, a to jak te najgorsze dziadaki, przez niczego, jaże strach pomyśleć. Będzie i krowa, Nastuś, będzie, jużem se jedną upatrzył. Bo to ani chałupy, ani bydlątka, ani nic. Zapłakała przytulając się do niego, obcierał jej oczy, głaskał po głowinie, ale że jemu robiło się żałośnie, co dziw sam nie beknął. To porwał się na nogi, chycił za łopatę i krzyknął jakby srodze zgniewany. Bój się Boga, kobieto, ty lach na roboty, a ty jeno wyrzekasz. Podniosła się, pełna ciężkich turbacji, a trosk niemałych. Bo jeśli z głodu nie pomrzem, to nas wilki zjedzą na tym wywiejsku. Rozgniewał się na dobre i biorąc się do roboty rzekł twardo. Masz buczeć i pleść byle co, to lepiej ostań se w chałupie. Chciała się przygarnąć do niego i udobruchać, ale ją odepchnął. Hale, pora tera na jamory, juści. Dał się jednak ugłaskać, choć się ta jeszcze sierdził na babie gadanie, że odeszła spokojna i nawet wesoła. Lo Boga, gdy ci kobieta człowiek, a po człowieczemu nie wyrozumie. Płacze jeno elementy, samo z nieba nie spadnie, jak się kulasami nie wyrobi. Kiedy te dzieci, to śmiech, to płacz, to złoście i wyrzekania. Lo Boga. Mamrotał przypinając się do roboty, że wnet zapomniał o całym świecie. I już tak pracował dzień w dzień. O pierwszym świcie się zrywał i wracał późnym wieczorem, że często gęby nie ozwarł do nikogo przez cały dzień. Jadło przynosiła mu Tereska albo kto drugi, gdyż Nastusia odrabiała przy księżych ziemniakach. Zrazu zaglądał do niego ten i ów, ale że nierad był pogwarom, to jeno z dala poglądali dziwując się jego niestrudzonej pracy. Kwarda jucha, kto by się to był spodział? Mruknął kłąb. A bo to nie dominikowe nasienie. Wykrzyknął ze śmiechem ktośik drugi, ale Grzyla, którego od samego początku pilnie obserwował, rzekł. Prawda, że haruje kiejwu, ale trzeba by mu zdziebko ulżyć. Juści, sam nie uradzi, trzeba by, wartego. Przytwierdzali, jeno co nikto się nie pokwapił na pierwszego, wyczekując, jaże sam poprosi. Ale Szymek nie prosił, ani mu to w głowie postało, więc też któregoś dnia srodze się zdumiał dojrzawszy jakiś wóz jadący ku niemu. Jędrzych powoził i już z dala krzyczał wesoło. Pokaż, kaj mam podorywać, dyć to ja. Szymek dopiero po długiej chwili uwierzył oczom. Żeś się towarzył, no, spierą cię, chudziaku, obaczysz. A niech ta, a jak me spierą, to już całkiem do ciebie przystanę. I sameś to umyślił mi pomagać? A sam, dawno chciałem, jenom się bojał, pilnowali me i zrazu Jagusia też odradzała. Rozpowiadał szeroko, biorąc się do roboty, że już razem orali cały dzień, a odjeżdżając obiecał przyjechać jeszcze i nazajutrz. I przyjechał równo ze słońcem, a Szymek zaraz obaczył jego poliki zdziebko posinione, ale spytał się dopiero przed wieczorem. Silne piekło ci zrobili? I ślepi, to i nie łacno me zmacać, a sam przeciek pod pazury nie wlezę. Powiadał jakoś markotnie. A jak na cię nie wydała? Jagusia przeciek nie stoi nam na zdradzie. Póki jej cosik do łba nie strzeli, kto to wrozumie kobiety? Westchnął żałośnie i wzbronił mu więcej przyjeżdżać. Sam se już dam radę, pomożesz mi później przy siewach. I znowu ostał sam. I robił niestrudzenie kij ten koń w kieracie, nie bacząc na utrudzenie ni na żal, dnie bowiem szły takie gorące, rozprażone a duszne, że ziemia pękała, wody wysychały, trawy żółkły, a zboża stały ledwie już żywe w owej piekielnej pożodze. Pola robiły się puste i głuche, gdyż nie sposób było wytrzymać przy robocie, prosto żywy ogień lał się z nieba i słońce wyżerało ślepie. Zbielałe, mętne niebo wisiało kiełbyta ognista, rozdrgana płachta, obtulająca wszystką ziemię taką spieką,
że ni wiatr się poruszył, ni zaruchały się drzewa, ni ptak zaśpiewał, lebo głos ludzki się kaj zerwał. A co dnia jednako ze wschodu na zachód wędrowało słońce, siejąc nieubłaganie ogień i posłuchę. A i Szymek co dnia jednako stawał do roboty, nie dając się spędzić upałom, że nawet już noce przesypiał na polu, byle jeno czasu nie mi trężyć. Aż go Mateusz hamował fonej zajadłości, ale mu rzekł krótko: w niedzielę se odpocznę. Jakoż w sobotę wieczorem przyszedł do chałupy, ale tak przemordowany, iż zasnął przy misce, a nazajutrz spał prawie cały dzień. Bo dopiero na odwieczerzu zwlókł się był z barłogu i przybrawszy się odświętnie zasiadł przed kopiastymi michami. Chodziły też kole niego kobiety, kieby kole tej ważnej osoby, często dokładając i bacząc na każde skinienie. On zaś, nałożywszy się dosyta, pasa popuścił, kości rozprostował i huknął wesoło: Bóg zapłać, matko, a teraz chodź ma się z dziebko poweselić. I ruszył z Nastusią do karczmy, a za nimi Mateusz z Tereską. Żyd kłaniał mu się w pas, gorzałkę stawiał bez wołania i gospodarzem przezywał, z czego Szymek niemało się puszył i podpiwszy se galancie, darł się między najpierwsze i swoje o wszystkim powiedał. W karczmie było ludno i muzyka przygrywała dla większej ochoty, ale nikt się jeszcze nie brał do tańców, a jeno przepijali do się, biadoląc na gorąc, to na przednówek, jak to zwyczajnie w karczmie. Przyszły nawet boryny z kowalami, ale powiedli się do alkierza i musi co se nie zgorzej używali, bo Żyd raz po raz nosił im gorzałkę a piwo. Antek patrzy dzisia w swoją kobietę, kiedy gapa w gnat, że nawet człowieka nie poznaje. Wyrzekał markotnie Jambrosz, na darmo zazierając do alkierza, skąd się roznosiły brzękliwe, lube głosy. Bo mu lepszy swój trep niźli buciary, co na każdy kulas idą, rzekła z prześmiechem Jagustynka. Ale w takich nóg se człowiek nie urazi, dorzucił ktosik, a cała karczma gruchnęła śmiechem, rozumiejąc, co Jagusie mają na myślach. Jeno Szymek się nie śmiał, bo łapiwszy Jędrzycha za szyję całował go, a prawił dobrze już napiłym głosem: słuchać me powinieneś, pomiarkuj jeno, kto do cię mówi? Gdy ci wiem, juści. Jeno matula przykazali. Jąkał płaczliwie: co ta matula? Mnie się posłuch należy, gospodarz jestem. Muzykanty wyżnęły chodzonego, podniósł się wrzask, rypnęły obcasy, zaskowyczały dyle, zaśpiewały piosneczki, zakręciły się pary. To i Szymek ułapił w pół na Stusie, kapotę rozpuścił, czapę zbakierował, Dadana gruchnął, wysforował się na pierwszego i najgłośniej krzykał. Najzapamiętalej bił w podłogę, najostrzej zawracał i toczył się bujnie, wesoło, rozgłośnie, kiej ten potok nabrany z wiesnową mocą. Ale kiej przetańcował raz i drugi, dał się kobietom wywieźć z karczmy i już galancie przetrzeźwiony siedział z nimi pod chałupą. Przylazła też Jagustynka i tak se wraz pogadywali, bo chociaż późno było i Szymek zbierał się do powrotu, ale było mu jakoś niesporo, ociągał się, zwłóczył. Do Nastki się przygarniał i czegoś wzdychał, jaże matka rzekła: ostań w stodole, kajta będziesz się tłukł po nocy. Kiedy pościele ma już tam, w budzie, tłumaczyła Nastusia. A to go puść pod swoją pierzynę, Nastuś, ozwała się Jagustynka. Co wam też w głowie, hale, jeszcze czego? Broniła się ze sromana. Dyć to twój chłop, że taś dziebko przudzi, nim ksiądz poświęci, nie grzech, a chłopak haruje kiedy wół, to mu się należy nadgroda. Święta prawda, Nastuś, Nastuś. Skoczył kiej wilk do dziewczyny, przycapił ją kaś w sadzie i nie popuszczając z garści, całował i skamlał. Wygonisz me to, Nastuś, wygonisz, najmilsza, w taką noc. Matka nalazła se jakąś sprawę w sieni, a Jagustynka rzekła na odchodnym: nie broń mu, Nastuś, mało dobrego na świecie, a zdarzy się kieby to ziarno ślepej kurze, to jest pazurów nie popuszczajta. Rozminęła się w opłotkach z Mateuszem, który, dojrzawszy przez okno, co się w izbie święci, krzyknął do Szymka: na twoim miejscu już bym to dawno zrobił.
i pogwizdując leciał na wieś szukać uciechy. Ale nazajutrz o świtaniu Szymek stanął na robotę jak zawdy i pracował niestrudzenie, tylko kiedy mu Nastuś przyniosła śniadanie, to łakomiej sięgał jej warg czerwonych niźli dwojaków. A zdrać meino, to ci łeb wrzątkiem obleje. Groziła wpierając się w niego. Mojaś, Nastuś, samaś mi się dała. Już cię nie popuszczę. Bełkotał gorąco i zazierając jej w oczy dodał ciszej. Chłopak musi być pierwszy. Głupiś, hale, jakie mu to zberezieństwa we łbie. Odepchnęła go i zapłoniona uciekła, gdyż niedaleczko ukazał się pan Jacek, fajeczkę se kurzył. Skrzypki wciskał pod pachą i pochwaliwszy Boga rozpytywał o różności. Szymek rad przechwalał się z tego, co to już dokonał, i z nagła oniemiał i ślepie wybałuszył, bo pan Jacek skrzypki odłożył. Kapotę ściepnął i zabrał się do przerabiania gliny. Szymek jarzy łopatę wypuścił i gębę rozdziawił. Czegóż się dziwujesz, he? Jakże, to pan Jacek będą ze mną robili? A będę, pomogę ci przy chałupie. Myślisz, że nie poradzę? Zobaczysz. I robili już we dwóch. Wprawdzie stary wielkiej mocy nie miał i chłopskiej robocie był niezwyczajny, ale miał takie przemyślne sposoby, że praca szła znacznie prędzej i składniej. Juści, co Szymek skwapliwie słuchał go we wszystkim, mrucząc jeno kiej nie kiej. Luboga, tego jeszcze nie bywało na świecie. Żeby dziedzic. Pan Jacek jeno się prześmiechał i jął pogadywać o takich różnościach i takie cudeńka prawił o świecie. Jaże Szymek dziw mu do nóg nie padł w podzięce a zdumieniu, jeno co nie miał śmiałości, ale wieczorem poleciał rozpowiedzieć o wszystkim Nastusi. Mówili, co głupawy, a omcikiej ten ksiądz najmądrzejszy. Zakończył. Drugi mądrze powiada i głupio robi. Juści, żeby miał dobry rozum, to by ci może pomagał, co? Albo pasałby w rączynę krowy? Prawda, że tego ani sposób wymiarkować. Nic, jeno mu się w głowie popsuło. Ale też lepszego człowieka nie naleźć na świecie. I był mu niezmiernie wdzięczny za tę dobroć, ale chociaż razem pracowali, z jednych dwojaków jedli, a pod jednym kożuchem sypiali, to jednak nijakoś mu się było z nim podufalej stowarzyszać. Zawdeć to dziedzicowy gatunek. Myślał z głębokim uważaniem i wdzięcznością, bo przy jego pomocy chałupina rosła kiedy na drożdżach, zaś kiedy Mateusz przyszedł z pomocą, a kłębowy Adam nawiązł zboru, co było jeno potrza. To Buda stanęła taka galanta, jaże ją było widać z Gipiec. Mateusz prawie cały tydzień harował sielnie, drugich poganiając, i kiej skończyli w sobotę po południu. Zieloną wiechę zatknął na kominie i poleciał do swojej roboty. Szymek jeszcze wybielał izbę, a uprzątał wióry i śmiecie, zaś pan Jacek przybrał się, skrzypki wziął pod pachę i rzekł ze śmiechem. Gniazdko gotowe, nasadźże sobie kokosz. Dyć jutro ślub po nieszporach. Rzucił mu się dziękować. Nie robiłem za darmo. Jak mnie ze wsi wypędzą, to przyjdę do ciebie na komorne. Fajeczkę zapalił i polazł w stronę lasu. A Szymek, chociaż wszystko pokończył, łaził jeszcze czegoś, przeciągał strudzone koście i patrzył na chałupę z niespodziewaną uciechą. Moje, już ci, co moja? Gadał i jakby nie wierząc oczom dotykał ścian, obchodził dokoła i zaglądał przez okno wciągając z lubością skisły zapach wapna i surowej gliny, że dopiero o zmierzchu ruszył do wsi szykować się na jutro. Juści, co już wszystkie wiedziały o ślubie, więc i Dominikowej doniosła któraś z sąsiadek, ale stara udała, iż nie miarkuje, o czym powiadają. Zaś nazajutrz w niedzielę już od wczesnego rana Jagusia raz po raz wymykała się z chałupy ze sporymi tobołami, cichaczem, przez ogrody, dygując je do Nastusi, lecz stara, chociaż dobrze czuła, co się wyrabia, nie przeciwiła się niczemu, łaziła jeno milcząca i tak chmurna, co Jędrzych dopiero po sumie ośmielił się do niej przystąpić. A to już pudę, Matulu. Szepnął trzymając się z daleka, ostrożnie. Konie byś lepiej wygnał na koniczysko? Dzisia Szymkowe wesele, nie wiecie to. Chwała Bogu, co nie twoje.
Zaśmiała się urągliwie. A spij się, to obaczysz, co ci zrobię. Pogroziła ze złością i jej chłopak wziął się przybierać odświętnie. Powlekła się Kaś na wieś. A spije się, na złość się spije. Mamrotał biegnąć przez wieś do Mateuszowej chałupy. Rychtek już wychodzili do kościoła. Jenoże cicho, bez śpiewań, bez krzyków i bez muzyki. Ślub się też odbył całkiem biednie przy dwóch jenoświecach, że Nastusia rozpłakała się żewliwie, a Szymek bzdyczył się czegoś i hardo. Zaczepliwie patrzył w ludzi i po pustym kościele. Szczęściem, co na wychodnym organista zagrał tak skocznie, jaże nogi zadrgały i stało się jakoś raźniej i weselej na duszach. Jagusi zaraz po ślubie wróciła do matki, a jeno później zaglądała niekiedy do weselników, bo Mateusz zagrał na skrzypicy. Pietrek Borynów przywtórzył na fleciku, a ktoś ich srodze przybębniał, że zatańcowali w ciasnej izbie, a po niektóre, co ochotniejsze, to prosto przed chałupą między stołami, kaj się porozsadzali godownicy jedząc, przepijając, a gwarząc z cicha, że to niejako było się wydzierać za dnia i po trzeźwemu. Szymek cięgiem łaził za żoną, w kąty ją ciągał, a tak siarczyście całował, jaże przekpiwali z niego, a Jambrosz rzekł posępnie. Ciesz się, człowieku, dzisia, bo jutro zapłaczesz. I gonił ślepiami kieliszek. Co prawda, to i ochoty wielkiej nie było, i na większą zabawę się nie zanosiło, gdyż nie jedni. Podjadłszy zdziebko i posiedziawszy obyczajnie czas jakiś, gdy słońce zaszło i niebo stanęło w ogniach złóż, jeli się już zbierać do domów. Tylko jeden Mateusz srodze się rozochocił, grał, przyśpiewywał, działuchy do tańców nie wolił, gorzałką częstował, a skoro się pokazała Jagusia, sielnie się z nią stowarzyszał, w oczy zazierał i z cicha, gorąco coś ich prawił, nie bacząc na rozjarzone łzami oczy Tereski stróżujące nieodstępnie. Jaguś nie stroniła od niego, bo ni ją ziębił, ni parzył, słuchała cierpliwie, zważając jeno pilnie, czy nie nadchodzą antkowie, z którymi za nic spotkać się nie chciała na szczęście, nie przyszli, nie było też żadnego z większych gospodarzy. Chociaż zaprosiną mnie odmówili, a wspomogę na wesele, jak to było zwyczajnie, przysłali, więc skoro ktoś i o tym wspomniał, Jagustynka wykrzyknęła po swojemu. Żeby ta smaków nagotowali, a zapachniała kufa okowitki, to byś jakijem nie opędził od najpierwszych. Ale na darmo nie lubią brzuchów trząchać i suchymi ozorami mleć. Że zaś już byłaś dziebko napita, to dojrzawszy Jaśka przewrotnego, jak Kajś w kącie wzdychał żałośliwie, nos ucierał i ogłupiałymi oczami spozierał w Nastusie, pociągnęła go do niej lapsze śmiechów. Potańcuj z nią, użyj se choć tyla, kiej ci matka wzbronili żeniaczki, a zabiegaj kolen jej, może ci co z łaski udzieli, ma chłopa, to już jej zarówno, jeden czy więcej. I wygadywała takie trefności, jaże uszy więdły, zaś kiedy Jambrosz dorwał się kieliszka i jął po swojemu gębę rozpuszczać, to już oboje rej wiedli peskując do śmiechu, a że się trzęsły wszystkie kałduny ani się spostrzegając w onej zabawie, jakim przeszła ta krótka noc. Że w mig ostał z obcych jeno Jambrosz sączący flachy do sucha, zaś młodzi postanowili zaraz przenieść się na swoje. Mateusz przyniewalał do pozostania w chałupie na jakiś czas, ale Szymek się uparł, konia pożyczył od Kłęba. Skrzynie a pościele i statki upakował na wozie, na Stusie z paradą usadził, matce padł do nóg, szwagra ucałował, familiantorn pokłonił się w pas. Przeżegnał się, konia śmignął i ruszył, a po bok szli odprowadzający. I wiedli się w milczeniu. Właśnie słońce co jeno było się pokazało. Pola stanęły w roziskrzanych rosach i ptasich śpiewaniach. Zaruchały się ciężkie kłosy i wszystkim światem buchnęła weselna radość dnia. Co jak ten święty pacierz wionął z każdego źdźbła i unosił się wraz ku niebu jasnemu. Dopiero za młynem, gdy dwa boćki jęły kołować wysoko nad nimi, ozwała się matka strzepując palcami. Na psa urok. Dobra wróżba, będą się wama dzieci darzyć. Nastusia zdziebko poczerwieniła się, a Szymek, wspierając wóz na wybojach, zagwizdał zuchwale i hardo potoczył ślepiami. Zaś kiej już sami ostali,
Nastusia, rozejrzawszy się po swoim nowym gospodarstwie, rozpłakała się żałośnie, a Szymek krzyknął: Nie bucz, głupia. Drugie i tyle nie mają. Jeszcze ci będą zazdrościły. Dodał, a że był wielce strudzony i nieco napity, uwalił się w kącie na słomie i wnet zachrapał. A ona zasiadła pod ścianą i popłakiwała, spozierając na białe ściany lipiec, widny ze sadów. I nieraz jeszcze płakała na swoją biedę, jeno co już coraz rzadziej, gdyż wieś jakby się zmówiła na ich wspomożenie. Najpierwej przyszła Kłębowa z kokoszką pod pachą i stadem kurczątek w koszyku i snać dobry zrobiła początek, bo prawie każdego dnia zaglądała do niej któraś z gospodyń, a nie z próżnymi rękami. Ludzie kochane, a czymże się ja wam odsłużę? Szeptała wzruszona. Ach, choćby dobrym słowem. Odparła Sikorzyna, dając jej kawał płótna. Jak się dorobisz, to oddasz biedniejszym. Dodała rozsapana Płoszkowa, wyciągając spod zapaski niezgorszy kawał słoniny. I nanieśli jej tyle, że mogło starczyć na długo, a któregoś zmierzchu Jasiek przywiódł im swojego kruczka i uwiązawszy go pod chałupą uciekał jakby oparzony. Śmiali się niemało, rozpowiadając o tym Augustynce wracającej z boru. Stara skrzywiła się wzgardliwie i rzekła: W przypołudnie zbierał lacie, Nastuś, jagódki, ale matka mu odebrała. Koniec rozdziału 6.